Witajcie kochani, tutaj Luiza z konkretnego kanału. Jesteśmy pod sądem rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim. Dzisiaj rozprawę miał Leszek Patalas, znany w naszym środowisku jako strażnik wolności. Witajcie kochani, tutaj Luiza z konkretnego kanału i pan Leszek Patalas, strażnik wolności. Jesteśmy w Grodzisku Wielkopolskim tuż po pierwszej rozprawie. Chciałam cię, Leszku, spytać, bo z tego, co posłuchałam z oceny świadków, okazało się, że mimo tego, że zostałeś zwolniony z pracy dlatego, że nie chciałeś nosić maski, byłeś pracownikiem w szkole, tak? Pracownikiem konserwatorem. I dowiedzieliśmy się tutaj, że spełniałeś, tak według świadków, spełniałeś dobrze swoje obowiązki. Okazuje się też, że jesteś honorowym dawcą krwi. Oraz padło takie zdanie, że byłeś człowiekiem roku. I to mnie najbardziej zainteresowało. Czy mógłbyś parę słów, kiedy to było i z jakiego powodu? To było w 2014 roku, ze względu na moją działalność społeczną odnośnie reklamowania czy namawiania, żeby ludzie oddawali krew, bo jest potrzebna. No, po prostu ta działalność w ramach krwiodawstwa i bardzo było. Działałem jako sekretarz gminy, sekretarz koła klubu Cenne Krople i robiliśmy pogawędki różne rodzaju odnośnie w szkołach też z panią prezes naszego klubu. No i z tego po prostu to było tak zwane człowiek roku, to było wysyłanie SMS-ów społeczeństwa, to było wielu chętnych, żeby ten tytuł zdobyć. Taka udało mi się to zdobyć w gminie Głosu Wielkopolskiego. No, ta moja działalność taka charytatywna na polu krwiodawstwa. Byłem, można powiedzieć, uhonorowany też Srebrny Krzyż za zasługi od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zasłużony dla zdrowia narodu od ministra zdrowia, zasłużony dla ochrony zdrowia od ministra zdrowia polskiego, więc moja działalność cały czas trwała na polu charytatywnym. I tak uważałem, że wszelka pomoc jest potrzebna, więc starałem się, jak mogłem, to pomóc. W pracy też, jeśli ktokolwiek mnie prosił o jakąkolwiek pomoc, wykonywałem, może nie od razu, nieraz zależy, bo jak miałem inne zajęcia, to nie wykonałem, ale po chwili poszłem, albo na drugi dzień, bo wiadomo, w pracy różne awarie się zdarzają, więc nie było tak, że z marszu nieraz się nie wykonało, a nieraz. Pani dyrektor nie miała pretensji, wicedyrektor powiedział wprost, że wykonywałem pracę na polecenie, więc nie miała pretensji odnośnie, więc cała sprawa toczyła się odnośnie to, że się zburzyłem odnośnie kagańców, maseczek noszenia, które się nie zgodziłem, bo nie jest zgodne z konstytucją i w ogóle prawami, niezdrowie medycznie szkodliwe. I to głównie jest podkreślane to, że nie stosowałem się do rygorów, które pani dyrektor postawiła. A jeszcze pytanie, bo było tam wspomniane, że oponowałeś za tym, żeby nie stosować środków dezynfekujących tam wśród dzieci, bo według ciebie nie były sprawdzone, nie było na pojemnikach nawet napisu. Nie, nie było. Napisów w ogóle nie były, te środki nie były opisane. Tylko, jak to się mówi, ze względu na to, że pracuję razem ze sprzątaczkami, te panie sprzątaczki miały te duże karnistry odnośnie te preparatu, na których była etykieta. Zrobiłem zdjęcie tej etykiety. Mało tego, za pośrednictwem maila wysłaliśmy, co prawda córka mi pomogła, wysłaliśmy maile, zapytanie odnośnie do firmy, która ten środek produkuje, czy on jest taki dla dzieci. No, dostaliśmy odpis, że oni posiadają środek inny, który odpowiedni był dla dzieci i na tym się sprawdza. Ja poinformowałem panią dyrektor, że ten środek się nie powinien być stosowany, bo opary z tego są tak silne, że po sprzątaniu sali stołów lekcyjnych to można było wejść po paru godzinach, jeszcze było czuć odór duszący i szkodliwy. Czyli można tak troszkę powiedzieć, że stawałeś tutaj w obronie dzieci? Tak, to głównie, bo powiedziałem, ten środek się nie nadaje. Dzieci miały dostęp to bezpośrednio, bo nie zawsze na dyżurze stał nauczyciel, bo wiadomo, on stał korytarz, jest drugi, to poszedł tam, nie stał przy każdej toalecie, a tych toalet było mnóstwo i na każdej toalecie, przy każdej toalecie na tablecie stała butelka nieoznakowanym płynem, tylko pisało, że środek dezynfekcyjny. Dzieci się tym tryskały.
i potwierdziła to w zeznaniu jedna z pań, że słyszała też, że nie była świadkiem, ale słyszała, że się dzieci pryskają tym. I po mojej interwencji na spotkaniu z panią dyrektor, że ten środek nie powinno być w ogóle tego, no to wzięła sobie tylko do wiadomości i dopiero jak zrobiłem zdjęcia, upubliczniłem to na Facebooku, jaki środek i z tymi mailami i od firmy, która posiada, no to zdecydowała, że te środki zdejmie, te środki zostały zdjęte z tych taboretów i zostawiła na pewien czas te środki przy klasie, przy wejściu do klasy, bo pani nauczycielka klasy pryskała, jak dzieci wchodziły pojedynczo na rączki, już żeby nie było widać, że na zewnątrz dzieci coś pryskają, tylko sama pani nauczycielka pryskała dzieciom na rączki. Ten niedobry środek żrący, który w opisie pisze, że nawet stosowany jest do stołów operacyjnych. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Leszku. I mam nadzieję, że widzimy się na kolejnej rozprawie, która będzie 8 listopada. Tak? Jeszcze teraz mamy czas, 21 dni do sprecyzowania żądań. Trzeba dosłać do mecenasa odnośnie dokumenty, nagrania, które sprecyzowałem, nagrałem, że rozmowa pomiędzy panią dyrektor a mną była nagrywana, więc nie może mi zarzucić, że jej ubliżałem jakimiś brzydkimi słowami, jedynie merytorycznie i się domagałem swoich praw. Nie ma żadnych słów. Jedyne słowo, co użyłem, że jest żerantem burmistrza, no bo potwierdzę to wielokrotnie, że żerantem burmistrza, bo jak rozmawiałem z burmistrzem, to burmistrz powiedział, że to jest w kwestii pani dyrektor. Jak z panią dyrektor rozmawiałem, pani dyrektor powiedziała, że to jest w kwestii burmistrza, bo burmistrz dał zalecenie, że tu oszczędności, tamto. Dlatego powiedziałem, że żerantem burmistrza i zawsze to powtórzę, nigdy nie cofnę się po tego słowa, bo tak jest. To jest kolidacja interesów, bo pani burmistrz zawsze, burmistrz z panią dyrektor był w tak dobrych komitywie, więc ona, pani dyrektor, robiła to, co burmistrz kazał, a nie była samodzielnym, można powiedzieć, dyrektorem, jak to powinien być pracodawca. I decyduje ona wyłącznie o premii? Ona mówi, że premię daje, bo ona decyduje, no bo burmistrz nie może powiedzieć, że wpłynąć na to, żeby ona dała premię komuś czy nie gorzej, ale może sugerować, nie daj, bo trzeba oszczędności. I to było w piśmie napisane, żeby oszczędności robić na pracownikach, a większość pracowników było na tzw. postojowym, więc oni dostały premię, a garstka nas, to bodajże 5 nas pracowało, więc my zasługiliśmy na premię chociaż te 10%. Ona nie podała. Dzień przed wynagrodzeniem potrafiła przyjść powiedzieć, że zabiera premię dzień przed wynagrodzeniem. Dziękujemy Ci bardzo, Leszku, i goni nas czas, więc już też kończymy. Pozdrawiamy Was też serdecznie. Bardzo dziękuję wszystkim tutaj przyjacielom z KEDYW-u, Strażników Wolności, UDA, tutaj nasz konkretny kanał za wszystkich, co przybyli mnie wesprzeć osobowo, bo to jest najważniejsze, że człowiek w takiej trudnej sytuacji życiowej nie został sam. Dziękujemy Ci pięknie i powodzenia. Dziękuję.